jastrzybka. Oj, nie taka mała. O, chyba coś minimalnie większego. Dzisiaj nowa woda, taka trochę ukryta. Niby taka jest historia, że Wody Polskie oddały to dla PZW. Wystarczy mieć składki po prostu opłacone. Tegorocznie można tutaj wędkować. Dowiedziałem się od kolegi. Ja już jestem rozłożony. Bardzo zarośnięta woda. Najpierw pojechaliśmy z tamtej strony. Tu po prostu na 15-20 metrze takie bęczury widać. Tutaj też z boku kolega gruntuje z 5 rzutów i za każdym razem zielsko. Ale też co fajnie, ryby się rzucały na 15-20 metrze. Chyba z 3 spławy widziałem. Więc ja szybciutko zabieram się za gruntowanko moim razerem. I zobaczymy, na czym tutaj stoimy. Ustawiłem się tak trochę w tym mule. Tutaj też mam przed sobą jakieś zielska. Szybko gruntuję i zobaczę, czy jest tak słabo. Tu chyba po prostu jeszcze te zielska nie powychodziły, ale wszędzie są pod nami. Ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Raczej bym się skupił na 15-20 metrze. Metoda i klasyk. Biorę sobie tak jak zwykle. Czekaj, nożyczki sobie naszykuję. Chciałem kukurydzę posiekać. Ołowik 20-gramowy. Najpierw zbadamy zarost, a później głębokość. Zobaczę, jakieś klipsa czy mam. Tak, tutaj mam klipsa króciutkiego. No, już coś ściągnę. Trzeba będzie szybko rybę ściągać. Tylko trzeba, by się przydał fajny jakiś placek znaleźć. 15-20 metrów od brzegu, myślę. Ojej. Są zielska. Tak. Po prostu jak już będzie ryba, to szybko wyciągnąć. Rzucam już chyba z 10 minut. Ciężko bardzo. Raczej skupię się tak na 15 metrze. Metodą najwyżej pójdę gdzieś troszkę dalej. Ale prawie wszędzie są ziela. Za każdym razem wyciągam. Bardzo dużo łabędzi tutaj występuje. Później może spróbuję coś chwycić. Widzę może ich tutaj ze 30 na horyzoncie. Jeszcze kilka rzutów, jak już sobie zaklipsowałem. No nie, no słabo to jest. Nie wiem, czy jeszcze bliżej nie podejść. Na 12-13 metrze. Zaryzykuję pod nęcę. Niedużo. 3-4 koszyczki. Jak coś, to będę później zmieniał to miejsce, jakby była tragedia. I znowu to samo. Nie wiem nawet, jakie to ryby występują. Słyszałem, że duże Japońce. Zobaczymy, ja się nastawiam na wszystkie ryby, nawet na mniejsze, na klasyka. A na metodę, co tam walnie, to walnie. Dobra, zaczynam nać. Trochę ryzykuję. Dzisiaj taki koszyczek z Prestona. Nieco duży. Co tutaj mam? Jedna mieszanka z ostatniego wędkowania. Tu mam jakąś mrożonkę. No, też podobne jakieś się wydaje. Pinka mrożone. Białe, rubinowe i trochę tam jokersa. Wszystko pomieszałem. Białe na haczyk, kukurydza, pszenica. A tutaj dwa pelety. Orzech tygrysi i aqua aler. Tam mam jeszcze więcej tych topionych, białych, czerwonych. Ten drobę nam jak coś na haczyk. Na początku troszkę jeszcze tych robaczków dodam. Tam już jest w obu zanętach. Zanęce trzy koszyczki. Tu jest dość grubo, taka karpiówka waniliowa z dodatkiem kolendry. Zawsze ścierki zapomnę, no i dzisiaj też zapomniałam. Masakra. Dość słabo to widzę. Niby tak wybierałem to miejsce, wybierałem. A tak jak mówiłem, nic perfekcyjnego nie znalazłem i są zarośla. No wiadomo, może w tych zaroślach chyba będzie. Gorzej z holem i też jak się zarzuca, nie ma co podciągać jakoś. Tylko tak jak się rzuci, to zostawić 5-10 minut i sprawdzać. Dzisiaj chętnie bym zastosował gruby przypon na małym haczyku na początku. Lecz nie mam chyba tak powiązanego. Jak gruby haczyk. Ten gruby przypon to jej duży haczyk. Bo dobra, zacznę 0,12. Jak się będę rwał co chwilę, to wtedy coś zmienię. Biały. Czerwona pineczka. I zobaczymy, czy jakiś
mniejsze ryby tam też występują, bo spławy widziałem dużych ryb naprawdę. Jedziemy. No nie, jeszcze łabądek mi płynie. Ściągam po pierwszym rzucie. No i zarośla pewnie. Ja już sobie uzbroiłem metodę. Musiałem przerobić klasyka z ostatniego wędkowania. Na razie robok z spinką nieruszona. Nie poddajemy się, to dopiero początek. Za wiele osób tu nie wędkuje, szczerze mówiąc pewnie. Bardziej z tej strony, trochę dalszy dojazd. Powolutku sobie wygruntuję metodę. Też niedaleki dystans, 20, może 30 metrów. I od razu zaczepy. No ale nic, raczej na to nie poradzę. Metodę rzucam bez wstępnego nucenia, po prostu w miarę często będę je przerzucał. Też co 50 minut, bo chyba nie ma sensu. Zacznę od małego pomarańcza, sam pelecik. Może później coś zasmużę, jakbym nie ściągał tych zaczepów. Cementu. Hamulec. Jest ok. Poczekam sobie trochę kukurydzy. Dodało to konsekwentnie do koszyka. W późniejszym czasie chciałbym właśnie wędkować na ziarno kukurydzy. Pocięta kukurydza, topione robaki i zanęta. I po prostu wszystkiego po troszku sobie nabijam. Teraz założyłem 3 pinki na hak. Po prostu, żeby jakiś mieć może pierwszy kontakt z rybą. Wtedy będę mógł się wygrubiać. To przynajmniej fajna pogoda. Śniadanko. W takich warunkach jeszcze lepiej smakuje. Trochę nie pomyślałem. Miejscowy nam powiedział, że z tej strony jest mniej zarośli, ze spinningiem latał. A z tamtej strony właśnie było z 5 wędkarzy. Trzeba było gdzieś koło nich siadać, albo ogólnie szukać miejsca tam, gdzie ludzie jednak wędkują, bo pewnie już jest tak odchłaszczone trochę. Przynajmniej taki placek, gdzie się ryby ciągnie, gdzie się rzuca. Następnym razem chyba spróbuję z drugiej strony. Jakoś się przez dziera wykaraskał. Pewnie Japoniec. Zobaczymy. No i fajnie, coś tam podeszło. Ale waleczny przy brzegu. O, takie spółki. Patrz, no, waleczne są. Fajnie. Dobrze, że coś tam podeszło, ale z zielami ciągnąłeś, tak? Gdzieś go miałeś w zaczepie. Fajne. Widzicie, rybka tutaj jest. Na razie nieduży, ale jest Japoniec. Może i u mnie coś podejdzie. Robaka z kukurydzą się Japończyk skusił. Tutaj idzie metodę, bo stawia klasyka, a tu gdzie klasyka metodę. Zobaczyłem, że tu na metodzie niedzielka mam. To tak jakby robak trochę nadgryziony. Ale nic. Metodę tam postawię. Patrzcie, miałem branie na metodę tutaj blisko. Ale jaja. Zobaczymy, czy coś jeszcze będzie brało. Jak tak, to zaraz bata rozkładam. Tyle. Zaklipsuję się najpierw tutaj. Patrzcie, mam branie na metodzie, coś większego. Jakieś kurdubelki małe pewnie. 2-3 koszyczki pod nęce. I zobaczymy. O! Od razu patrzcie. Stręga tylko pierwszy rzut. Tutaj może być zabawa. Na metodę nabijam. I lecę. Tutaj sprawdzę. No, dużo czyściej. Może nie ma jakoś super, ale jest lepiej. Po drodze gdzieś ściągnąłem jakieś dzielko. Gdzie większy zaczep. Ale patrzcie, jak to będę się gnie. O, poszło. No, ale będzie przede mną. A zaraz wam pokażę, jak ją złapałem. Ale jaja, co tu się dzieje? Na chwilę do miseczki. Biorę białego. Teraz sobie becika rozłożę zamiast tego federka. Biorę białego robaka. Pusty koszyk. I tutaj 2 metry do brzegu.
napięta wędka. Już coś drgnęło. Siedzi. A, teraz dużo mniejsza. Kurczę, chyba składam bacika. Będzie zabawa. A druga na metodę zostanie. Chodźcie. Tym razem zdręga. Dzisiaj go spakowałam. Coś mi tak podeszło. A, weź jednak tą szósteczkę. Już mam naprawioną, naprawionego mojego 8-metrowego bata. Jeszcze muszę końcówkę sobie dokupić i dokleić. Też będę działał. Podnęcę sobie. Myślę, że będzie zabawa. Wcześniej też sobie rozłożę siatkę. Ciężko trochę tu z tą siatką, bo jest ta roślinność. Muszę przyznać, że nie było tak płytko. Przyrównam do siebie. O, około 1,50 m. Teraz właśnie trafiłem na zaczep, wcześniej nie było ich. Spróbuję tutaj bardziej w lewo. Niestety nie wziąłem ze sobą statywu, więc broń nie nagram. Tutaj zaczepy. A ja niestety tam mam przybąd 009. Mogłem zmienić go do gruntowania, nie pomyślałem. Teraz go stracę pewnie. Straciłem cały zasad. Dobra, zakładam coś grubszego jednak. Tutaj widzę troszkę grubszy żywca. 0,14 albo 0,16. Tamten był na 0,12. Na samej końcówce im pękło. Może jakiś super był. Będę sobie rozprostowywał w miarę rozwijania. Tu metr od tego spławika, co go straciłem. Cały czas tam się unosi na wodzie. Wygruntowałem sobie, ustawiłem tak 5 cm nad dnem grunt, malutki haczyk, tu przypomnę chyba 0,12, ale nie jestem pewny, na razie jeden biały, rzucam pod nęce i przerzucę metodę. Nie mam za bardzo gdzie na razie metkę tutaj opierać, teraz to coś zorganizuję. Już jest rybka, będzie zabawa. Nęcenia rybki powchodziły do nęcenia. Dam trochę tych topionych robaków i kukurydzy. To jest tam mrożona zanęta. Z tego będę lepił kulki. Na razie myślę, że 3 wystarczą. Później sobie będziemy donęcać. Przerzucam metodę. Wcześniej się naszykowałem Joringersa, przeciąłem w pół, takie coś zastosuję, taką połóżóweczkę czekoladowego, różowego Joringersa. Jednego białego i zobaczymy, o co tu chodzi. Mam tutaj troszkę taki skrócony zestaw, a może i lepiej, a tam dalej pewnie już by zarośle były. Na razie malutkie te płyteczki. Jak coś się zamelduje większego, to dam znaka. Minimalnie fajniejsza płoć. Tak jak ta pierwsza chyba, co tutaj spod brzegu trafiłem. Na jedno ziarno kukurydzy. Aj, było. Nie. Chyba zaczepiłem też źródło od mojego spławika, bo już zatonął. Tego starszego. A fajna taka bojka mi się z niego zrobiła. Metr od tamtego miejsca sobie rzucam w poprawo. No, mamy trochę ciszę na razie. Szkoda mi trochę tamtego spławika właśnie. Więc mam nadzieję, że się uda jakoś to wyciągnąć. A to taka mała rybka. No, trening na bata sobie fajny można zrobić.
Dobra, ściągam metodę i spróbuję ten mój spławik. Misja zakończona powodzeniem. Patrz, się wyłowił jeden spławik. Poświęciłem do tego metodę. Więc wracam do klasyka tutaj. Jedna duża kukurydza i rzucam bliziutko. Koło spławika, może z 2 metry w lewo. Nic innego nie wymyśliłem. A tutaj przynajmniej nie będzie tych zarośli aż tyle. Ajajaj. Miałem ładną płoć. Tamtej nie zobaczyłem do końca. Raczej to była płoć na samą kukurydzkę. Teraz i Federek tutaj blisko rzucam i bata. No szkoda. Byłaby chyba najładniejsza. Murowała mocno. Na dość spore ziarno kukurydzy rzucam. O, jest znowu dość fajna płoć. Ja dość mały haczyk stosuję. 18, nie, chyba 16 albo 18. I takie średnie ziarno kukurydzy. Jak do tego haczyka, to dość spore. Teraz jak miałem problem przed zacięciem, to zmieniam haczyk. Ten coś troszkę mi nie pasuje. Znowu ładna płoć. Ładna. Już podnęcone, to widzę, coraz bardziej się wkręciły. I dużo kukurydzy wykładam. Zaraz tu może na ten grunt też coś by się ruszyło. Minimalnie mniejszym założę kukurydzę, bo to troszkę chyba przesadziłem. Tu bliziutko. I trzeba dalej. A na bocikę ćwiczymy. Jest kolejna. Patrzcie, jakie płociury. Będę musiał tu przyjechać z samym bocikiem kiedyś. Po południu właśnie. Ale się pogoda zrobiła teraz bez falki. Pewnie mi wystarczyło samą kukurydzę tu nęcić. Się rozkręciły, to już nie mam problemu z zacinaniem. Zerka też coś tutaj cykało. Ja się rozebrałem, zmieniłem baterię. Też zmienię sobie przypon, tamten mi się porwał na zaczepie. Federa sobie przyrobię. Haczyk taki minimalnie większy, akurat na jedną kukurydzkę. Coś takiego. Nie wiem, jaki to jest haczyk. 16? Coś takiego, tylko sobie skrócę przypon. 30 centów gdzieś. Zrobię pętelkę. Jedziemy dalej z tymi płociami, może jakiś Japończyk też podejdzie. Raz coś miałem większego. Po chwili się zerwało. Tu takie większe ziarno założę. Niech postoi chwilę. Ale w karczichu mi grzeje. Podrzucę sobie garstkę kukurydzy tam. I znowu zaczep tutaj. No i jest. Taka mniejsza. Ale waleczna. Połotka następna. Szykowałem kulkę do ręcenia. Jedna kulka z nęty, druga peletu znowu. No i za blisko. Bardzo ładne branie na feder. O kurde, ale pociura. Patrzcie na Fedrę, jaka wzięła. No, to jest mamuśka. Oczekiwanie, oczekiwanie, w końcu wzięła. Ale branie normalnie jak karpiowe. Na razie największa płoć na Feder. Bo na robaka dużo mniejsze biorą, a na kukurydzę jednak. Fajna selekcja się robi. Jest płoteczka.
naprawdę długo nie trzeba czekać, jak już teraz się kręciły. Myślałem, czy nie zabrać tu batę ósemkę z tym razem. Znaczy na pewno wezmę. Do sprawdzenia jeszcze nie wiadomo, gdzie sobie znajdę miejsce, ale tutaj szósteczka wystarczająca. Super. Ale lampa się zrobiła w plecy, w karczycho. Było około 15 stopni, ale wiaterek się uciszył. Słońce wyszło zza chmury. Co te żaby? Co im? O, cicho tam. Ja nie mogę, dosyć spore. Teraz duże ciarne kukurydzy użyłem i wzięła nawet taka nie za wielka. Już takie dają radę. Większe ziarno. One się wkręciły. Już dużo mi tutaj tego nie zostało. Wymieszam te reczki z anenty i paletu. Myślę, że tak podnęcie pół dnia posiedzieć, jak się Japończyk by mógł to podejść. Nie, takie to już się super czuję na tym bacie. Cała nie jest jakaś duża, mocno 15. Zaraz też spróbuję sobie na pszenicę w donąceniu. Czy też będą efekty? Wysypię już te resztki wszystkiego, co mam. Pszenica, robaki te topione. Może coś podejdzie. Tych robaków dość sporo mi tutaj zostało. Patrzcie, tu tyle ochotki jeszcze jest. Damy to. Zarzucam tutaj. Tu mam trochę gros gardonsa. Dodam do moczy, zanęcę. Dobra, nie ma co przyginać. O, branie na federka. Brudną rękę. Przeciąłem rybkę, czy nie? Nie. Było branko. One będą dość takie bogate. Przesadziłem trochę za blisko. Spróbuję białego robaka. Czy od razu będzie super mała ryba? Wiadomo, może czasem trochę większa, ale teoretycznie malizna będzie brała. Tak. Się robi selekcję kukurydzą. Do białego dołożę kukurydzkę. Minimalnie większa. Robak z kukurydzą. Teraz już zostanie sama kukurydza. Na bacie rybka siedzi. Dość fajna. Coś miłego trycę na federka. Zapnę może. Jest rybka. Oj, nie taka mała. Na federkę jednak biorą takie w miarę. Na początku gdzieś tęciłem pod bata, bardziej w lewo. No jest. Nie najgorsza chyba.
Nie jest to takie delikatniejsze branie było. A płoć tam niczego sobie. Spokojnie, płatko. O, branie na feder. Też będzie płociurka. No i fajne, tutaj już ładne biorę z gruntu. Spławik też przytopiony. Już mi zaraz wędkę będzie wciągać. A nie, wyciągnę. Nie, jest cały czas do płci tu. Aj, nie, jednak nie. Tu dość sporo kukurydzy było i teraz tak samo. Nawet nie bawię się jakieś zapinanie kukurydzy wzdłuż. Po prostu za końcówkę. O. Chyba coś minimalnie większego. Albo super płoć, albo jakiś japończyk. Dam czas, dam czas. Ciekawie mnie. Stawiam na japończyka. No, następnym razem z samym batem tu przyjeżdżam i koszę te płocie japońce. Japoniec ładny. A, jakaś taka półkilówka pewnie. Spokojnie go trzeba. Już na bata to jest taka zabawa z tymi japończykami. Muszę dać mu się trochę wyszaleć. Patrzcie. Piękny, taki może nawet pod kilo. Leciutko za wargę zapięty. Dobra, wypiąłem. Do siatki na razie. Jedziemy dalej, może jakieś właśnie się Japońcy by tu wkręciły. Pięknie jest. No, taki bonusik to ja rozumiem. Odławiam sobie płocie, fajne płocie. A tu pyk, taki karaś fajny. Ciekawe, czy teraz się uciszy tutaj moje łowisko, bo trochę z cholem się bawiłem. Ale jest wielka przyjemność. Chyba też takie rybki ciągnąć. Jedzona kuku. Już niedużo kukurydzy mi zostało. Może z 10 ziarenek. Ale to i tak chyba będziemy powoli kończyć. No jest płoć pierwsza po większej rybce. No spustoszenie trochę zasiał. Ja już nie mam takich szybkich broni. No tu na feder dużo, dużo rzadsze brania. Może ryby jednak wolę bierać przynęte 5-10 cm z nad dna. Spróbuję teraz te dwa ziarna pszenicy, jak to wyjdzie. Raczej też malizna będę brać. Nie, taka przyzwoita na pszenicę wzięła. Powtórzę ten manewr. Teraz może dwa ziarenka, takie mniejsze. Patrzyłem się na federa, to branie. No, nie najgorsze te płocie na pszenicy. Też jest selekcja od robaka. O, jeszcze jedno zostało. Jedno sobie dobiję.
Kukurydza się skończyła. Dwa takie mini ziarenka mi zostały. Jeszcze później na pszenicę chwilę popróbuję. I styka ze mnie co chwilę odwalę płacie. Lampa taka wielka. Taka malutka i pewnie mi nie zabrała ziarenek. Bardzo urokliwe jest to jeziorko. Nigdzie nie widziałem tylu łabędzi naraz. Nie wiem, 30-40, coś takiego. Jaka mini rybka. I zabrała mi te kukurydzki. Dobra, spróbuję dwa ziarenka pszenicy. Teraz spławik i w tle łabędki. Piękne to jest. Może chociaż to jedno pranie spławika na koniec bym nagrał. Jest. Spróbuję na takie płatki śniadaniowe, miodowe. Chili jest czy coś takiego. Coś tam jest, jakieś poruszenie, jedno branie było, ale bez szału na te płatki. Zobaczymy tę drobenkę. Na razie jakaś drobizna się bawi. Dobra. Ja się będę powoli zbierał, jak coś będzie brało, to będę zacinał. No, tę drobenkę trochę gorzej. Jedzie. Ale coś zaciąć nie mogę na tą drobenę. Dobra. Ja już zakończyłem wędkowanie, za chwilę wam pokażę rybki. Kukurydza cała wykorzystana, na dendrobenę jedna płotka, jeden konak, tylko już patyreń padła. Chłopcy, napierdoliłem to. Patrzcie. Takie okazje. Japońca dwa. Może jeden mój, jeden kolegi akurat. W tych krzakach nie wiem, czy tak wypłynął dobrze. Kilka zostało. Dobra, to tyle. Do następnego, hej.